słuchajcie, gdy spotka tę czarną damą jakaś piękna kobieta, o, uczestniczka tutaj odwiedzin zamku, to wtedy czarna dama bardzo często podchodzi do takiej kobiety spotkanej, a wita się, traktuje jako swoją przyjaciółkę, jest bardzo ciekawa współczesnego życia. Pyta się o dzisiejsze życie, o to na przykład, jakie kosmetyki się dzisiaj używa, albo jakie fryzury są dzisiaj trendy. Słuchajcie, właśnie tak się dowiaduje i tak traktuje kobiety jako swoje przyjaciółki. Ale gdy spotka mężczyznę, to różnie z tym może być. Ponieważ gdy w spotkanym rozpozna, słuchajcie, swojego ukochanego flisaka, to obdarza go swoją wielką miłością. Ale gdy w spotkanym rozpozna sprawcę swojego nieszczęścia, swojego ojca, to wtedy siłą ducha, a duchy mają niezmierzoną siłę, unosi takiego delikwenta za kołnierz w powietrze, przenosi go przez rzekę Wisłę na stronę kazimierską, a tam są duże tereny porośnięte przez krzewy o dużych kolcach. Tarniną jest ten krzew nazywany i rzuca takiego nieszczęśnika w tą tarninę, a trzymając go za kołnierz, wodzi go po tych kolcach w jedną, w drugą, w trzecią, w piątą, a nawet w dziesiątą stronę. Słuchajcie, ja już widziałem kilku takich nieszczęśników. Szczególnie w poniedziałek rano, gdy w rynku kazimierskim przy studni, jest tam taka studnia prawie po środku, odmywali się z tych zadrapań, z tych ran, zakrwawień, ze spotkania z piękną czarną damą zamku Janowieckiego. Proszę Państwa, gdy tak spoglądam na panów, to tak trochę pobrudni. Jakoś tak się trochę im zrobiło nie tak, więc muszę im rzucić tak zwane koło ratunkowe, czyli trochę ich wzmocnić. Proszę Państwa, proszę tak za bardzo się, o, pan nawet aż z tego wszystkiego to trzyma się obrończyni. Żeby nie upaść. Proszę Państwa, panowie, nie ma takiego dużego strachu. Proszę Państwa, to jest po 50%. Albo może być tak, albo może być tak. A tutaj z panami myślę, że zgodzimy się, że czasami nawet jest mniej procent możliwości, że się coś uda, a podejmujemy takie ryzyko. Bardzo dobrze. No właśnie. Dlatego 50% to jest całkiem dobrze. Albo plus, albo przegra. Idzie, ja cię zakryłam, dlatego.